Witam Was w kolejnym vlogu. W końcu kosimy trawy. Jest. Aha, chwila, moment. Zapomniałem odblokować tę hydraulikę. Znajdujemy się na Nowych Łąkach, które w tym roku wzięliśmy. Jedynie w kwietniu był nawiedziony saletrą oraz polifoską. No. Ogólnie dzisiaj sobie jeździmy Deutzem Agrotronem 410, shipowany na 430, na bezstopniówce. Z przodu mamy Pottingera Novacard, natomiast z tyłu Samasha Sandę. Tak 9 na godzinę na początek. Super, tutaj nie ma zbyt dużo trawy, no ale jak już jedziemy, wszystko to wszystko. Wiadomo, jakie są ostatnie 2-3 lata, to widać wszędzie. Może gdzie niegdzie więcej pada, gdzie indziej mniej. Jeszcze gdzie indziej prawie w ogóle. Ten kawałek, tu jak te drzewa są, i później tam aż no, nie prawie do końca, no gdzieś jakieś koło 10 hektarów tutaj jest. Ja się jeszcze jedno poprawię.
fajnie. Wczoraj się kosiarki przyszykowało. Wczoraj kosiarki się przyszykowało, coś tam okosiłem jeszcze na wieczór. No i dzisiaj od 7 jadę. No najpierw trzy takie łączki okosiłem. Tak no, składam przednią kosiarkę i mówię, kurde, coś mi nie pasuje. Nie? Ja tak wychodzę, tak je patrzę. W sumie zaraz wam pokażę, co się stało. Awaria, przez którą 2 godziny się stało. Co prawda, jeden powie, że to nie jest dużo, inny, że to jest dużo. Ale już pokazuję, o co chodzi. Tutaj jabłko wyleciało i to trzeba było z powrotem je zabić. Dostawać tam jakąś tulejkę. No i zobaczymy, czy to zda egzamin. Oby jak najdłużej. Ja ta kosiarka też już swoje skosiła. Więc też ma prawo tego, żeby raz na jakiś czas zrobić niespodziankę. Czego się mam spodziewać tam? Średnio w takich lubuje. Dobra, poczekajcie chwilę. No, może są jeszcze dobre tam. A. Może być. Zierka. Jest dobra. Okej, to wracamy do roboty. Thank you.
tylko w nim tak jest, w tym egzemplarzu, czy może ogólnie w tej serii tak się elektronika lubi szwankować. Idziemy zobaczyć, bo kurwa coś mi się tu nie podoba. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Już wiadomo co jest. O. To jest. Widzicie, wąż zleciał. Co tu przy kolektorze jest? U kolektora idzie. No. Tam szef zaraz przyjedzie, przywiezie klucze i się go założy z powrotem, dokręci się i ruszamy dalej. Kurde, to zawsze jest tak z tym pierwszym pokosem. Czekajcie, kurde, dalej robimy cięcie, bo tam sąsiad przyjechał, to kurde, no do niego zadzwonię, czy nie ma trzynastki może. Dobra. Może udało się założyć, raczej dokręcić, mam nadzieję, że będzie dość mocno. O kurde, ani od tej strony, ani od tej strony tu nie szło za bardzo wyczuć tego, ani nic. Tutaj może miałem, no, kurde, po ćwierć obrotu, z góry tak samo, no i tu się zobaczy. Wyjebie zaś, no to się mocniej dokręci następnym razem. Tam klucze sąsiad jak coś mi dał, mu się okazało, bo prawie przyjechał tu na pole. No tam ma pole ten. Prawie tam przyjechał. Do niego zadzwoniłem, powiedział, że ma, może pożyczyć. No. Mam nadzieję, że wytrzymie. Przynajmniej kurde do wieczora. Jutro jak na bazie się coś takiego stanie, to aby szybko pójdzie tu zrobić, a tutaj to no albo ten czerwony wąż ściągać. Tutaj będzie miało się więcej miejsca, no ale ach, ten dojc. Coś. Dobra. Oh.
przeboje z nim są. Dobra. Wszystko odblokować. Zaś to wypierdoli, ja ps. Tu pójdę ojca gadali. Ma ta trawa tutaj. Wam powiem.
wiem. Taki sotkawy. No, no może być dobra. Jeden taki kawałek, gdzie kurde zawsze
zawsze jedna albo druga, kurwa, chwyci ziemię i koniec.
Musimy zajrzeć do tylni jeszcze. Co? Ja zrobię chwilę cięcia, bo muszę zadzwonić. Ponagrywane, ale no więcej niż 20 minut też nie chcę nagrywać, bo to nie dość, że to dużo dużo dłużej się wysyła na YouTube'a, to myślę, że mimo wszystko no tak długie odcinki to nie każdemu chce się oglądać. A tym bardziej nawet w całości. Więc no... Na tym będziemy kończyć dzisiaj. Ja sobie tutaj pokoszę. Może później jeszcze... W sumie bym mógł z drugiej łąki tam... coś jeszcze nagrać. Albo z trzeciej. No, się obejrzy. To do następnego.